Panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo, jako minister spraw wewnętrznych bardzo się cieszę, że mogę się dziś z wami spotkać, wybitnymi reprezentantami, przedstawicielami samorządu terytorialnego. Przyjechaliście do nas z całej Polski i będę miał wielką satysfakcję, że za chwilę razem z panem premierem będziemy wręczali wam symboliczne odznaczenia, które są formą podziękowania i uznania za waszą ciężką pracę, za waszą determinację, jaką wykazujecie w rozwiązywaniu problemów naszych obywateli, członków lokalnych wspólnot samorządowych. Jesteście reprezentantami tych wspólnot, wybitnymi reprezentantami, niezwykle zasłużonymi, ale jesteście też reprezentantami państwa polskiego, ponieważ samorząd terytorialny jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania naszego państwa. To jest część państwa polskiego. Chcemy, żeby to państwo było silne. Jeżeli mówimy o silnym polskim państwie, to nie myślimy o silnym rządzie. Również, tak, rząd ma być silny, ale ma być również silny samorząd, współpracujący z rządem, tak, żebyśmy szybko i skutecznie rozwiązywali wspólnie problemy zwykłych ludzi. Szanowni państwo, skończył się czas w naszym kraju, gdzie była Polska A, B i C. Tego już nie ma i to nie powróci, nie może powrócić. Nie ma spraw prowincjonalnych. To są nasze wspólne sprawy, które musimy rozwiązywać skutecznie. Dosyć mówienia o prowincjonalnych sprawach. Wszędzie jest Polska i wszędzie są tacy sami obywatele. I my musimy tu z centrali, z Warszawy słyszeć wasz głos, przedstawicieli lokalnych wspólnot samorządowych. I wspólnie razem, jako silne, wspólne państwo rozwiązywać te problemy. A problemów jest wiele. Wy musicie mieć poczucie, że zawsze możecie liczyć na władze centralne. Kiedy są klęski żywiołowe, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców, musimy być natychmiast i wspólnie rozwiązywać te sprawy. Ja muszę, chociaż jest to dzisiaj wasze święto i za chwilę będziemy uroczyście z panem premierem wręczali wam odznaczenia, ale nawiązać jednak do sprawy bieżącej, która musi być w tym momencie dla nas wspólnym priorytetem. Dla rządzących i dla rządzących w lokalnych społecznościach. Jesteście liderami tych społeczności. Mamy czas pandemii. Chcemy jak najszybciej wyjść z tego trudnego okresu, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia, żeby życie i zdrowie naszych sąsiadów, obywateli nie było zagrożone. Musimy skutecznie i szybko zorganizować akcję szczepień. Od was bardzo wiele zależy. Jesteście lokalnymi autorytetami. Wasz głos jest głosem bardzo ważnym w tej sprawie. To jest w tej chwili nasze priorytetowe zadanie. Musimy zaszczepić nasze społeczeństwo, żeby było odporne na tę okropną zarazę i na zagrożenia, jakie się z tym wiążą. Życia, zdrowia, normalnego życia społecznego, gospodarczego. To jest w tej chwili nasz wspólny priorytet i wierzę, że jak zawsze damy radę. Bardzo państwu dziękuję. Panie premierze, panowie ministrowie, ale przede wszystkim wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, szanowni państwo, gratuluję wszystkim dzisiaj zebranym tego odznaczenia, którą zostaną państwo odznaczeni. Dołączycie państwo do grona ponad 700 polskich samorządowców, którzy są zasłużeni dla samorządu. Szanowni państwo, bardzo często zdarza się, o tym mówił pan premier, pan minister, że w opinii publicznej stara się samorząd i rząd przeciwstawiać. A my jesteśmy członkami jednej wspólnoty, która jest odpowiedzialna za to, aby mając różne zadania, wspólnie rządzić. I ja jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu dumny jestem z tego, że ponad 90% aktów prawnych przygotowywanych przez rząd jest pozytywnie opiniowanych przez stronę samorządową. Dumny jestem z tego, że w tym czasie pandemii co tydzień spotykamy się z przedstawicielami wszystkich korporacji samorządowych, tak żeby ustalać właśnie, jak ma wyglądać ten program, Narodowy Program Szczepień. 4 dni
po przedstawieniu przez pana premiera głównych tez dotyczących Polskiego Ładu spotkaliśmy się z panem ministrem Niedzielskim właśnie w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać reforma służby zdrowia. W najbliższy poniedziałek spotkanie zespołu z ministrem finansów dotyczące finansów oświaty. Bardzo często patrzymy różnie, z różnej perspektywy na te kwestie, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że prowadzimy dialog, rozmawiamy, bo Polska jest jedna i wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, bo pomimo tego, że często mamy właśnie różny sposób patrzenia, różną perspektywę, to powinniśmy na końcu pamiętać o tym, że te wszystkie reformy, te wszystkie programy nie są przeciw komukolwiek. One są dla naszych mieszkańców, dla tych wszystkich, którzy nas wybrali, państwa wybrali, rząd wybrali i musimy współpracować. I z tej współpracy jestem dumny z tego, że te rozmowy są prowadzone, że ten dialog jest prowadzony. Wiele cennych uwag samorządowców jest branych pod uwagę i bardzo się cieszę, że właśnie tak to wygląda. 11 lat temu na 20-lecie samorządu w Polsce świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński życzył samorządowcom powodzenia, bo powiedział, że powodzenie samorządów to powodzenie Rzeczpospolitej. Ja również życzę Państwu powodzenia, bo każdy Państwa sukces, najmniejszy w Waszej małej ojczyźnie, jest sukcesem Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.